Do tej pory 13 nagrobków wyremontowaliśmy, no i teraz będą kolejne. Na remont kolejnych aż przez 3 dni wolontariusze będą kwestować na opatowskiej nekropolii. Zbiórkę organizuje już po raz 13 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Dotychczasowych zebrano prawie 90 tysięcy złotych. Za ubiegłoroczną zbiórkę odrestaurowany został uszkodzony krzyż. Krzyż bodajże państwa Bratkowskich lub Bartkiewiczów, bo to tak się trudno to, jak gdyby odczytać ten pomnik. Na jednej stronie jest tak nazwane, tak nazwisko napisane, na drugiej stronie troszkę inaczej. Ten krzyż był złamany. On był tutaj w okolicach, jak się skręca w lewo w główną alejkę, to zaraz tutaj z przodu był taki okazały, duży krzyż. Chętni do kwestowania są mile widziani. Można się zapisać w domu muzealnym. Lista jest otwarta i tutaj zwracam się z apelem do wszystkich chętnych, którzy chcieliby, ponieważ w tym roku chcemy przez 3 dni przeprowadzić tą kwestę. W godzinach od 8.30 do 16.00. No i w związku z tym, że to będą 3 dni, więc potrzebujemy zdecydowanie więcej osób. A kwestować myślę, że będą, już się wiem, że zapisali włodarze miasta, pan starosta, jeżeli chodzi o samorząd powiatowy. No i oczywiście członkowie towarzystwa. Jeszcze nie wiadomo, który nagrobek zostanie za zebrane środki poddany renowacji. Zwykle jest tak, że po danej kwestie umawiamy się tutaj z wykonawcą, robimy takie rozeznanie, który nagrobek wymagałby pilnej jak gdyby interwencji i wtedy oceniamy koszty i robimy renowację. Zwykle jest tak, że akurat wykonawcy idą tak nam na rękę, że część kwoty, którą mamy uzbierane, wypłacamy i z konkretnej zbiórki dopłacamy i znowu to, co zostanie, przeznaczamy na kolejne. Dzięki tym funduszom oraz środkom finansowym, między innymi samorządów, firm i instytucji, a także potomków pochowanych osób, uratowano przed zniszczeniem wiele cennych pomników i płyt nagrobnych, wykonanych głównie z piaskowca. Kolejne czekają w kolejce. Zachęcamy wszystkich chętnych, każdy grosz się liczy, naprawdę. Wspólnie możemy bardzo wiele. Każdego dnia od piątku 1 listopada do niedzieli 3 listopada w godzinach 8.30-16 przy bramie głównej opatowskiego cmentarza wolontariusze będą zbierać na renowację nagrobków. Jerzy Strzyż, STV Info.